dzień dobry, to magazyn Bez Spiny, w którym już noworocznie bardzo serdecznie państwa witamy. Marcin Fijołek i karnawałowo... Wojciech Biedroń. No właśnie, ledwo nam się skończył Sylwester, ledwo Sławomir i Zenek Martyniuk. Nie skończy się Sylwester, dopóki TVP Info będzie pokazywać codziennie Sylwester marzeń. Ja powiedziałem, ściągnę te okulary, gdy TVP Info przestanie puszczać materiału o wielkim sukcesie. No to tak w połowie marca może zejdzie. Gdzieś koło imienin moich w połowie kwietnia przypuszczam, że ściągnę. To prawda, no, ale wiesz Wojtku, no to żartujesz sobie z tych powtórek i tak dalej. W sumie wiadomo, że słusznie, ale byli bardzo... dobrze odbierający ten Sylwester, o może powiem w ten sposób, miłośnicy wręcz tego Sylwestra marzeń, jak na przykład prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który w trakcie nocy sylwestrowej opublikował takie krótkie nagranie. No prezesowi przypadł do gustu oczywiście włoski przebój, no bo to Italiano Vero, tak, prawdziwy Włoch, wiadomo jak to jest ze Zbyszkiem Bońkiem. Ale czemu nie daliśmy tej przebitki, bo tam jak widziałem w materiałach, w wiadomościach i TVP Info, to 30 razy pokazywano pana prezesa z małżonką tańczących. No bo to następnym razem, scena, wiesz, no i VIP-y się bawiły, i zwykły człowiek się bawił. Prawda? Piękna, to był rozrywka. Taki Sylwester marzeń, biało-czerwony Sylwester marzeń, tak. DNA polskości, ja bym tak to powiedział, bo to jednak tak. I był Sławomir, i tam jesteś szalona, i włoski, klimaty. Tak. Naprawdę jesteśmy zbudowani, liczymy na więcej, bo więcej. Ten Sylwester przedłużył nam się tak pięknie w karnawałową, zapusty. I to jeszcze, tak jak stwierdziliśmy, potrwa jeszcze kilka miesięcy. Tak. Potem już się zrobi kampania. Kampania. Europarlamentu. Tak. A to nie był element... Nie. Nie, chyba nie. Chyba nie te klimaty. Zostawmy pana prezesa. Serdecznie pozdrawiamy oczywiście, naszego byłego, świetnego piłkarza. Z trenerem było gorzej, z prezesem jest różnie. Zostawmy. Sylwester był, karnawał trwa, no ale wcześniej jeszcze, zanim wybrzmiał Sylwester i te nuty Sławomira i Italiano Vero, w Sejmie przegłosowano ustawę w sprawie obniżek cen energii, a w zasadzie zablokowania podwyżek. No tak czy inaczej posłowie... Nikt nie wie, kto za czym głosował, ale o tym za moment. Właśnie tak. O tym za moment, bo posłowie rano, tuż przed głosowaniem, dostali 12 stron autopoprawki rządu. No i tak to wyglądało. To może przytoczę komentarz, który pojawił się dwie godziny temu w internecie. To są jaja nad jajami. Za dwie godziny Sejm ma zająć się ustawą prądową, ale już inną. Rząd przysłał autopoprawkę, która wywraca system ustalania cen, tworzy nowy fundusz wyrównania, zmienia już zawarte umowy i tak dalej. Hej, posłowie, czytaliście? Bo zaraz głosujecie. Ręka w górę, kto czytał ten projekt? No więc właśnie. Brawo, dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, jeden poseł Platformy Obywatelskiej, paru posłów Kukiz 15, ale to wiadomo. Szanowni Państwo, posłowie nie wiedzą, nad czym głosują po prostu, tak? To jest, szanowni Państwo, nieprawdopodobne. A jakie tam nieprawdopodobne, wielkie mi rzeczy, że 7 posłów jakie znało. Emocje. To jest w ogóle potężny sukces tego rozwiązania. 7 posłów znało, poza tym, po pierwsze, poseł, drodzy państwo, nie jest od tego, żeby czytać ustawy, znać czy projekty ustaw, tylko po to, żeby głosować. No chyba po to tak to jest. No poseł... Jest tak zwana maszynka do głosowania, no. To ma przejść szybko. Chrystusie Nazarejski. Pensja ma się znaleźć na 10 na prawie dziesiątka posłów znała projekt, przeczytała projekt w ogóle. Ja myślę, że tak przeczytała, bo z tym zdaniem projektu to jeszcze gorzej. A ja znam takiego posła, który znał. Tak? W ubiegły piątek był tutaj naszym gościem, to jest Jarosław Krajewski, i on stwierdził, że wie. I no nawet jeden z tych dwójki i zadałem mu kilka kontrolnych pytań i uwierzył, że wiedział. No, to coś nie tak z panem posłem, albo noworoczne postanowienia wytężonej pracy już były wdrażane, ale był też jeden poseł, który miał bardzo specyficzne podejście do całego projektu ustawy. To Antoni Mężydło z Platformy Obywatelskiej, który na komisji jeszcze poselskiej tak przestrzegał swoich oponentów. Chcę się pana zapytać, jak pan chce doprowadzić do tego, żeby nie zabrakło w Polsce energii, bo jej zabraknie, a jak społeczeństwo by chciało wykończyć rząd, to po prostu będzie świeciło nawet bez potrzeby, zużywało energię elektryczną i wypadniecie, no po prostu zbankrutujecie. Ja widzę, że pan doprowadzi PiS do upadku. To jest naprawdę doskonale przenikliwa analiza politologiczna. Będą ludzie świeciły, te ludzie będą. Na złość Kaczorowi włączam telewizor. Ja będę tak pstrykał, wyłączał i włączał. Tak. Ale nie, to jedną ręką będę pstryczek, a drugą choinkę będę podłączał i odłączał, żeby tylko to wszystko zbankrutowało. I mikser, i termomix, jeszcze. I odkurzacz. I niech to wszystko huczy. I tego prądu, bo tam takie podziałki, tego prądu jest coraz mniej, coraz mniej. I to poparcie dla PiSu będzie też topniało. Tak. Na złość PiSowi w końcu włączymy światło.
światło. Boni dokończył internety, Kaczyński dokończy te prądy takie różne. Czyli nie będzie internetu, nie będzie, nie będzie prądu, nie będzie niczego. Krzysztof Kononowicz już w blokach startowych, ale o nowych nominacjach w rządzie to jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo wcześniej chcemy państwu zaprezentować krótką wymianę zdań. Ktoś powie nieładnie pyskówkę w parlamencie, no ale że to się nie skończyło rękoczynami, niewiele zabrakło. Panie marszałku Sejmu niemego, panie premierze, Wysoka Izbo. Wolę milczeć niż te głupoty, które wy mówicie. Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Klub Nowoczesny. Panie pośle, pajacować to może pan gdzie indziej, a nie w Sejmie. Bardzo proszę. Pan nie ma głosu teraz. Panie marszałku, wypraszam sobie takie teksty. Może sobie pan wypraszać. Proszę zająć miejsce. Kim pan jest tutaj? Proszę zająć miejsce. Nie mam zamiaru. Jestem zbudowany tą jurnością posła Meysztowicza, który wystartował do Ryszarda Terleckiego jak kogucik. Ty, hono solo, co, ho. Ja sobie wypraszam. Wypraszam. Nie, powiem ci, ale taki bojowy był. No. Ale on chciał milczeć. Nie wyszło. Nie dali mu milczeć. Na sprawę to chyba minister Suski krzyczał, że w końcu jakieś kulturalne wystąpienie. Inna sprawa, że przyganiał kocią garnkowi. Oj tak. Ale no, ważne, że było ostro. Ale jeszcze jedno. A widzieliś tę przerażoną posłankę, która zeszła z drogi. To prawda. Do niej jeszcze wrócimy. Ale mnie ujęła postawa Ryszarda Terleckiego, który w takim hipisowskim stylu wypraszać to se pan może. Pajacować to se pan może gdzie indziej. Ale nie, to było piękne. On tak patrzył na niego z takim politowaniem. A myślałeś, tak strasznie chciał pokazać. Kogucik taki. Skakał. I się doskakał. Piór już na czubie niewiele, a skacze wysoko, mówię. Z tymi piórami to bym uważał. A to prawda, przepraszam. To różnie bywa z tymi piórami na głowie. Tak czy inaczej, przy pośle Meysztowiczu bez piór na głowie zostańmy chwilę, bo raczył był on się podzielić pewną myślą co do wyniku wyborów i w ogóle co do poparcia. Dlaczego poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie chce spaść? Na prowincji PiS wygrał. Walczył o elektorat z PSL-em i rzeczywiście udało się przekonać wielu wyborców do Prawa i Sprawiedliwości. Nie będę ukrywał, że telewizja publiczna zrobiła swoje, w cudzysłowie publiczna, dlatego że... Panie redaktorze, jeżeli pan o coś pyta, to ja chciałbym, żebym mógł mieć możliwość odpowiedzieć. Więc powiem tak, że bardzo często na prowincji ludzie nie mają dekoderów, nie oglądają innych stacji komercyjnych, są skazani na państwa propagandę i w związku z tym w tych miejscach rzeczywiście wynik PiSu jest zdecydowanie lepszy. Także można wam państwu podziękować za rzeczywiście propagandę. Mówią, że nikt nas nie ogląda, propagandę. Natomiast w dużych miastach, kiedy świadomość polityczna ludzi jest dużo większa, ludzie są wykształceni, bardziej są w stanie pojąć pojęcia Trybunał Konstytucyjny, Wymiar Sprawiedliwości, Konstytucja i tak dalej. Ci ludzie dobrze wiedzą, że działania Prawa i Sprawiedliwości donikąd nie prowadzą. Myślę, że posłowi Meysztowiczowi trzeba być wdzięcznym za tę szczerość, jaką się wykazał na antenie telewizji polskiej. Jak ktoś w domu nie ma dekodera, jak ktoś nie ma wyższego wykształcenia, najlepiej na wiadomej uczelni, jak ktoś nie zna podstaw prawa konstytucyjnego, no to burak, ciemnogród i do domu. No poza tym po raz kolejny naród nie dorósł. Nie dorósł. Prawda? Nie dorósł naród. Siedzi ta ciemnota, piejo kury, nie mają dekodera, prawda? Ten naród siedzi w tych kurnych chatach takich, wiesz, tam na tym Podlasiu, w tej Małopolsce, w tym, nie, że tam stoi za 800 tysięcy ciągnik, nie, że... Bo na ciągniki ich stać, ale na dekodery już nie. Że tego posła Meysztowicza, to niektórzy gospodarze to z połowy tego pola, co mają, to go kupili, jeszcze by im została reszta. Siedzi ten ciemnogród i co on robi? Ale nawet ten ciemnogród jest ofiarą, bo oni by se chcieli włączyć jeden z drugim, nie wiem, TVN Style albo Polsce.pl, ale nie mają. Nie mają. No. Więc program dla opozycji, dla Nowoczesnej zresztą również jest taki, żeby dla każdego domu dekoder bezpłatny, najlepiej z telewizją w Polsce.pl. I rada dla Prawa i Sprawiedliwości, co dwa dni w internetach pokazywać tego posła Meysztowicza z tym jednym cytatem. Naprawdę nic więcej wystarczy. Nie trzeba żadnych nominacji, nie trzeba
ministra Andruszkiewicza. Zaraz o ministrze zresztą powiemy, no ale faktycznie dla posła Meysztowicza przesyłamy serdeczne uściski i pozdrowienia. Nikt nas lepiej nie zareklamuje właśnie na dekoderach, na cyfrowym Polsacie, na Wektrze, na UPC, gdzie tylko mogą państwo znaleźć telewizję w Polsce.pl. Ale wróćmy jeszcze na moment, na koniec do dyskusji o energii, no bo nie możemy pominąć Ryszarda Petru. Energetycznego Ryszarda Petru. Oj tak, który chciał się podzielić refleksją o fotowoltaice. To trudne słowo, trudne zagadnienie. Ja nie rozumiem nic. Energia świetlna, nic solary, coś tam, nieważne. Ryszard Petru ujął to tak. W tym roku koszty wytworzone energii odnawialnej w Polsce z wiatru czy z fotowoltaiki są niższe niż z węgla. To jest też bardzo dobry sposób na to, żeby przebrnąć przez słowo. Jak się trudno wymawia słowo fotowoltaika, To się mówi szybko. Fotowoltaika. Ja mam tak czasem zapominam jakieś nazwisko, wiesz? I wtedy trzeba Skolska. Tak, tak. Naszym gościem jest pan poseł Czesić. Tak, i to jest dobry wszystko, pomysł. Bo każdego możesz wrzucić do tego wszystkiego. Prawda. Poza tym ta energia, no to są trudne sprawy. Bardzo. Na szczęście jest Ryszard Petru, jak nikt potrafił wytłumaczyć, z czego jest co więcej, mniej. To prawda, kwestiami energii zajął się ale już... Ale takie czary trochę tam Ryszard są. Petru, a czarami w innej sprawie, bardzo ważnej również dla Polski, cyfryzacji, ma zająć się od... W zasadzie już się zajmuje. Minister, wiceminister co prawda, ale wierzymy, że wkrótce się dochrapie również wykreślenia tego członka wice i będzie ministrem. Artur Andruszkiewicz został wiceministrem cyfryzacji. W zasadzie tutaj moglibyśmy postawić kropkę, bo to zagadnienie samo w sobie dość wesołe. Nic nie musimy mówić. Nic nie trzeba dodawać. Nie trzeba ale niektórzy złośliwi wyciągnęli panu posłowi, panu ministrowi, może przyszłemu premierowi, kto wie jak ten rząd się będzie rozwijał, pewne wypowiedzi. Na przykład jak ta o Białorusi. Licencję takiej pracy magisterską pisałem ze stosunku z Białorusią. Uważam, że w latach 90. i 2000. Białystok świetnie rozwijał się przy współpracy właśnie z państwem białoruskim. Tutaj mamy bardzo wiele wspólnego, nie tylko kulturowo i cywilizacyjnie, ale także gospodarczo i ekonomicznie. Jest to pewna szansa dla nas, jest to duża szansa na rozwój dla województwa podlaskiego i musimy przełamać pewne bariery. Musimy nie patrzeć tylko i wyłącznie na tą politykę zarzucenia Brukseli i Berlina, tak, która każe nam skłócać się z Białorusią, tylko prowadzić własne interesy. Była druga Irlandia, była druga Japonia, była druga Turcja, może być druga Białoruś. I to poseł Adam Andruszkiewicz. Ale że tam, że demokracji nie ma tego, kto to widział, żeby tam na Białorusi, jaka demokracja była. U nas jest wszystko w porządku, baba babą, kura kurą i wszystko jest dobrze. I tam na tej Białorusi to też nie ma tej demokracji. Ja panu redaktorowi powiem wszystko. Ja tak wszystko. Tutaj są cyfry, ja je wszystkie poukładam. Wszystkie poukładam, tu cyfry. Tu. Internet będzie w każdej gminie. To będzie premier oczywiście Polski Podlaskiej. Tak. Tak, to już tamta strona komentatorów politycznych zawsze mówiła, że trzeba oddzielić tę Polskę dobrą, fajną, zachodnią. Od tej wschodniej. Od tej wschodniej. I no tak, jest... ale może my się to wyzłośliwiamy niepotrzebnie. Może to jest jednak młodość. Młodzieży trzeba dać szansę. Tak. To jest jednak poseł, ile on ma? 28 chyba lat. Trzeba mu dać możliwość wykazania, pokazania umiejętności, nabrania doświadczenia. Skądinąd bardzo fajnego człowieka. Bo poseł Andruszkiewicz jest naprawdę fajnym gościem, można powiedzieć. Ale czy do cyfryzacji, Wojtku? Znaczy, pytanie jest, czy to się opłaca. No Paweł Kukiz powiedział, że Andruszkiewicz ma laptopa, więc zna się na cyfryzacji. Boże święty, a jakie ma zasięgi? No właśnie, z tymi zasięgami jest problem, bo gdyby rząd się posługiwał tylko tą przesłanką, no to siostry Godlewskie zaraz będą w rządzie. Te to mają zasięgi. Do Justina Biebera to chyba będą się zgłaszać niedługo wszyscy ministrowie. Wszyscy sobie możliwi. No ja nie wiem, czy to jest dobry kierunek, w którym rząd powinien zmierzać, ale może bardzo, to jest trop jakiś. Bardzo dobry kierunek. Bardzo panu dobry. Redaktorowi ja to wszystko panu powiem. Były powiem. Na przykład takie złośliwe memy, no pokażmy jeden z nich, rzeczywiście. No chociaż to nie wypada. Kiedy pierwszy dzień jesteś w Ministerstwie Cyfryzacji i już znasz wszystkie cyfry. Złośliwi internauci pokazali pana wielki ministra. No wielki to jest minister, chociaż może niski wzrostem, ale sercem i umysłem wielki, pan Adam Andruszkiewicz. No i też z drugiej strony było jeszcze czepialstwo, że obskoczył wszystkie ugrupowania. Od Kukiz 15, Młodzież Wszechpolską, Narodowców, Wolnych i Solidarnych. Ale to oznacza, że umie liczyć. Umie. A to w tych cyfrach liczenie to jest ważne. Oj tak. Tu policzy, tam policzy i na liście się znajdzie. Oj tak. No i zresztą wiesz, jeden narodowiec, były szef Młodzieży Wszechpolskiej u pani Moniki Olejnik, co drugi dzień jest na kozetce. To dlaczego nie tak? Mało tego reprezentuje rodzinę Donalda Tuska. Można. Co dzień można. Wszystko się nam układa w jedną całość, stworzymy wielką rodzinę z narodowcami byłymi czy nie byłymi na czele. Ministra Andruszkiewicza bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ja wiem, że pan minister uważa, że jest wprowadzona nagonka na niego. Nie, naprawdę, nie przyłączamy się do niej. Odpukujemy, bijemy się w piersi. Jesteśmy od tego, my się odcinamy od tej chamskiej nagonki. Tak, życzymy panu ministrowi wielkich sukcesów wszelkich. A to akurat szczerze. Tak, szczerze. To naprawdę szczerze. I to 5G niech wprowadzi jak trzeba. I 5, 6G. Już jest 5G? Już jest 5G.
minister zrobi szóstkę, jak będzie trzeba. Jest tu się, ale już może o tych punktach G to nie, to już nie. Oj tak, no nie, byśmy musieli wejść już po 23 na antenę, a mamy program o 22, więc trochę nam jeszcze minut zostało. No ale drodzy państwo, na koniec tej części programu znów wrócimy do parlamentu, bo tam nie Adam Andruszkiewicz, a Michał Szczerba z Platformy chciał zadać pytanie panu premierowi w trakcie dyskusji o energii, no ale został szybko utemperowany. Premierze, dopuszczę pan... Mimo dużego wysiłku nie udało się panu zadać pytania. Myślę jednak, że ten sposób prowadzenia obrad przez pana Ryszarda Terleckiego, marszałka Ryszarda Terleckiego, trzeba raz jeszcze docenić. Dobra, okej, okay, a no właśnie, no bo z drugiej strony takiemu posłowi Szczerbie dano by gadać. Gadał by i gadał i gadał i gadał. I tak by z tego nic nie wynikało, bo on ma straszne problemy z kończeniem zdań. Natomiast... powiem ci taką historyjkę. 2 lata temu, jak było to takie spotkanie w Krynicy, forum ekonomiczne w Krynicy, to z tego, co ja słyszałem, to poseł Szczerba był jeszcze bardziej rozmowny. I to taką wieczorową polą. W toalecie. No, w rejonach toalet, tak, tak. To tam opowiadali tacy też fajni, młodzi asystenci różnych posłów i polityków właśnie, że on taki był tam aktywniejszy. Aktywniejszy. No, no. Aktywności życzymy i posłowi Szczerbie, marszałkowi Terleckiemu i wszystkim naszym bohaterom pierwszej części programu. Gasimy, wygaszamy pierwszą część magazynu. W ogóle bez to spinek. Wygaszamy to. Za moment jednak druga część. Wrócimy do państwa. Już za moment mrugamy do okiem i mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia.